Cześć, tu Bork, Retrogralnia, a to jest Tydzień z Retro. Nic tak dobrze nie sprzedaje odcinka poświęconego starym grom, komputerom i konsolom jak unboxing. Dobrze o tym wiecie, dobrze wiem o tym ja, dobrze wiedzą o tym nasi wszyscy znajomi z YouTube'a. Dlatego dzisiaj na początku chciałbym Wam pokazać, co przyszło do mnie z Chin. Jak widzicie z tego oto obrazka, jest to klonik Pegasusa. Zawsze chciałem mieć takiego swojego Pegasusa w wersji, powiedziałbym, chińskiej. Ale tutaj jest, oprócz tego, że jest tutaj Pegasusik, który zaraz pokażę, są tutaj jeszcze całkiem fajne kartridże. Pegasusik, czy tak naprawdę klon Famicoma, no wygląda zupełnie normalnie. Jest to typowy klon Famicoma, z jakim możecie się spotkać praktycznie w każdym miejscu. Ja go kupiłem tak naprawdę pod namową dwóch osób, właściwie dwóch grup, grupy i osoby. Po pierwsze, takiego podobnego Famicoma chwalił sobie kiedyś SSG, więc uważałem, że warto go kupić. Po drugie, ten konkretny zakup wykonałem, ponieważ chłopacy z Loading, takiego fajnego kanału z okolic Krakowa, polecam ten kanał oczywiście Wam. Ostatnio robili całkiem spore zakupy na AliExpressie. Oni tam kupowali takie fajne, przenośne konsolki. Ja też chciałem taką konsolkę kupić, ale w końcu jednak postanowiłem, że kupię sobie tego Famicoma. Ale oczywiście Famicom to Famicom. Ważniejsze jest to, co będzie można nim zagrać. A mamy tutaj kilka fajnych kartridży. Mamy 340 in-one, mamy 100 in-one, mamy 400 in-one, ładnie opisany cartridge po chińsku i mamy jakiś cartridge, który nie mam żadnego pojęcia czym jest. Także ja sobie tą konsolkę zaraz podłączę, zaraz przetestuję, być może zrobimy jakiś filmik na jej temat, na temat tego, co na tych cartridge'ach można znaleźć. Drugą informacją, jaką chciałem się z Wami podzielić, jest wyjaśnienie tego, co oznacza ta plansza na końcu naszych filmików. Ostatnio zostań naszym patronem. Otóż w Polsce powstał niedawno taki serwis, który umożliwia ofiarowanie drobnych datków twórcom treści, takim twórcom treści jak na przykład my, czyli Retrogralnia. Także jeśli macie kilka złotych w miesiącu, które moglibyście przekazać, żeby zostać naszym patronem, to zapraszamy. Tam można znaleźć pewne poziomy tego wsparcia. Za odpowiednią ilość złotówek otrzymacie od nas przypinkę, otrzymacie od nas specjalną koszulkę patrona Retrogralni, otrzymacie dostęp do niepublikowanych filmów, powiedziałbym takich rzeczy, które nie trafiły z powodu swojej głupoty, bądźmy szczerze, do oficjalnych filmików, można się z nich pośmiać, choć uprzedzam, że nie są to zbyt mądre kawałki. Także jeśli macie ochotę zostać naszymi patronami, to Was zapraszam. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie pozostaje mi więc nic innego, jak zaproszenie Was do oglądania wszystkich naszych filmików, wszystkich innych filmików naszych znajomych na YouTube poświęconych starym grom, czyli powiedzmy retro gamingowi. Widzimy się już niedługo. Bork, Retrogralnia.